Witam wszystkich, ponownie tutaj Biedy, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Vive Jungle, za chwilę co, gdzie, jak tylko kupmy to i owo. To i owo niezmiennie w Jungle. No bo cóż innego można kupić. Dobra, więc jak sami widzicie, jestem Vive Jungle. Na midzie mamy Yasuo, listyna mamy solo top, AD carry to jest Varus i support to jest Thresh. Zacznijmy od Reda. Przeciwko sobie mamy Lux, Jarvan, czwarty, Ashka, Karma i Yasuo. Niestety ja mam znowu ban czata. Tym razem na 40 meczy, prawie 38 dokładnie. No cóż, Flame'ie. Boli mnie, że gram dosyć gęsto z idiotami, tylko i wyłącznie Flame'ie na rankedach. Flame'ie to może mocne słowo, po prostu mówię im jak jest. Dobra, dlaczego w tej chwili zacząłem od Reda? Doszedłem do wniosku, że warto zacząć od Reda na początku, ze względu na to, że Blue się na dłuższą metę przydaje w jungle. No możemy częściej używać zespeli, ponieważ wiadomo, mamy mana, regen i tak dalej, i tak dalej. Gorzej z takim postaciami jak Elise, Evelyn i tak dalej, APK-ami. No tu już trzeba pomyśleć, czy lepiej zacząć od Reda, czy od Blue. Po prostu ja zaczynając od Reda, za dużo ją stracę. Many mam na myśli. I dłużej będę musiał utrzymać w jungle. Tak to przynajmniej mniej więcej wygląda. I teraz praktycznie za każdym razem będę zaczynał od Reda. No niestety chłopak w ogóle nie pomyślał, nie odszedł. Ale to nic. Tak, ja sam mogłem bez smite'a, ale wolałem ze smite'em, ponieważ bałem się, że Varus będzie dalej atakował. I to temuż. Tym bardziej, że wolę smite'a użyć od razu, tak naprawdę, nie pieprzyć się z nim. Oczywiście tam po reworku tego smite'a i tak dalej, ma naprawdę mały cooldown. Dlaczego by i nie? No a tym bardziej, że Red nam bardzo ułatwia zrobienie Blue. Wiadomo, obrażenia w czasie. Dobra, pójdę na topa, zobaczymy, może mi się uda już coś zrobić. Dobrze, first blood dla nas. Tak jak sądziłem, tak jak mówiłem, Jarvan za to nam idzie. Yasuo chyba zginie. Chyba, że go poty uratują. Tak, uratują go. Hehe. Not even close. No, nie sądzę, ale skoro on tak mówi. Dobra, poczekajmy na kół, dopiero wtedy zajmę się wilkami. Bardzo mi się podoba Vi passive. Ogólnie rzecz biorąc i ujmując, jeśli chodzi o postacie w jungle, praktycznie wszystkie mi się podobają. Udyr, Jarvan, Xin. Naprawdę, wszystkie mają to coś w sobie. Dobra. Posedźmy chwilę, zajmijmy się teraz rajtami, a następnie skoczę po golemy. Elegancko, smite'a wolałem sobie zostawić na golemy, ponieważ one są mocniejsze. Niestety listy zostały zjedzone przez Yasuo w tej chwili. O Jezus, golemów, których nie mam. Jarvan robi mi counter jungle. Niedobrze. Dobrze.
Aj, nie mam kół. Ahaha. Koleżanko. Zablokowałem jej flesza. Dobra, już są golemy. Chyba że Varus i Tres zrobili mi golemy. Nie patrzyłem się na mapę. Jeśli chodzi tak w ogóle o Vi, jest to postać, no nie oszukujmy się, tank. Kupiłem Trinity, Black Cleaver, czarny tasak. Tam moc trójcy, ja to tam mówię po polsku i po angielsku. Za chwilę wpadnę na mida. To już dobrze, jakby Jesuo miał szósty poziom. Wtedy byśmy naprawdę zrobili kabum. Wow. Jasuo! Ubie! Jarvan robi mi counter jungle, a ty co? Kurde no, dostał. A, bardzo dobrze, jednak Ignite zadziałał, myślałem, że nie zadziałał. Oczywiście mogą także pomyśleć zużyć flesza i ubić tego miniona. Fala uderzeniowa, waj. To jak mam wrażenie, jakby mówi naukowo. Trafiłaby Jarvana i po prostu byłby jakiś tam damage. Nie za duży, ale jednak byłby. Dobra, ja już mam szósty poziom. Tak samo jak na midzie i topie, więc elegancja France. Zrobimy coś takiego. Ja teraz złożę może item na HP. Na szczęście Yasuo nie potrzebuje blue, więc praktycznie za każdym razem będę miał to blue. Składam teraz item na HP ze względu na to, że po zakupie tego itemu kupię Black Cleavera albo Trinity. Zobaczymy, chyba od Trinity zacznę. Potem może Black Cleaver i nie będę miał tak dużo HP, jak wypadałoby mieć. Dlatego tak powiedziałem. Lepiej chodźmy do krzaków, jakby Jarvan chciał tutaj do mnie podbić, żeby nie było lipy. Dobra, teraz skoczę po wilki, a następnie golem. No, nie golem, a po prostu blue. I za chwilę znowu się przejdę na topa. Tym razem mam ulti, więc Yasuo nie powinienem uciec. Za daleko. Lisy ma tepnięcie do niego, czyli Q. Ma ulti, które może go wybić w naszą stronę. Więc elegancko. A ja potów nie postawiałem sobie tutaj. Sorry, hopie Yasuo. Dobra, powinien być jego. Już wolałem zużyć, żeby mi nie uciekł. On tam ciągle do mnie sepleni, żebym poszedł po blue. Dobra, idę. Tylko gorzej jak Jarvan mi wyskoczy na twarz. Będę tutaj potrzebował pomocy, aczkolwiek mam flesza, więc być może ucieknę. Lux tutaj idzie. What the hell? Dobra, będę się ratował ucieczką.
Niestety, ja ulti mam dopiero za jakieś 50 sekund. No dobra, przynajmniej bólu dla mnie. O, elegancki grab, aczkolwiek Karma miała flesza. Dobra, to zróbmy przynajmniej zjawę, czekolwiek się to nazywa. Na miłość boską. Dobra, ja zajmę się teraz rajtami, a potem znowu podlecę na mida. Być może zabijemy Lux, bo będę miał ulti. Naprawdę, pasyw Vi jest jak dla mnie naprawdę. Jest spoko. I znowu muszę chyba podlecieć na topa, bo jestem sobie średnio jadzi się ma powiedzieć, radzi z Yasuo. One more time, ale uwaga, uwaga. Tu gdzieś musi być wart, chyba tutaj jest gdzieś postawiony. Dobrze. Kolejny raz elegancko. 0-0-5 i takie staty, powiem mi jungler, ewentualnie jakiś frag. Kill dla was. Teraz jest chyba załamany nasz AD Carry. No cóż, no bywaj tak. Nic się z tym nie zrobi. Dobra, cofnę się, bo już mam 1500, a to nie jest mało. Coś takiego. I coś takiego już, twórz. Muszę mieć jeszcze jakiś tam damage. Dobra, zajmę się golemami i znowu lecę na bota. Bardzo dobrze, Varus. Chłopak jest ogarnięty, tak mi się przynajmniej wydaje. O, ten list naprawdę potrzebuje pomocy z Yasuo. Yasuo teraz potrzebuje pomocy, dobra? Zobaczymy, co może coś się uda zrobić, aczkolwiek kurde, nie mam ulti. Flash, tutaj. Ona jest gdzieś tutaj. Dobra, Lee zabije ją. Zabije go. Nie wiem, być może tutaj poszła. Ajajaj, wiedziałem, ale co z tego. Dobra, teraz standardowo wilczkami. On mi counter jungle robi, ja się tam za niego osobiście przejdę. Pójdę po golemy i skoczę tam. Trash naprawdę fajnie ogarnia. Wow, ale już jest po Varusie. Niestety ten chłopak z kolei nie ogarnia. Varus ma na myśli. A, dobrze, że jest po wieży. Po wieży. Jakieś przyzwyczajenie mam dzisiaj. Nie, wydaje mi się, że bez kurde
Dobrze, chociaż teraz czy niepotrzebnie zużył E. Teraz naprawdę chyba nie lubi naszego atakera. Dobra, moglibyśmy się zająć smokiem. Bez szansa. Dobra, skoczę po rajty. I jeszcze chwilę pobędę w dżungli. Na to bym się chętnie przeszedł i chyba tak też uczynię. To standardowo wilki, zostawię sobie smite'a. I smite'a zużyje na zjawę. Kurde, nie jestem pewien tego tłumaczenia. Później się upewnię, ludziska. Tego tłumaczenia, to znaczy mojego tłumaczenia. Wow, czterech nam idzie. Kurde, no chciałem się cofnąć, bo mam prawie 2000. No niestety muszę jednak przejść się na mida. Bo będzie nieciekawie. Ja mam mały damage jeszcze. Dobra, teraz mogę się na spokojnie cofnąć. Dobra, bucicki. A potem jeszcze coś takiego. Zobaczmy, na co mi jeszcze stać. Dobra, może coś takiego. Bo często gęsto możemy zabraknąć many. No a jednak 200 many to nie mało, tak? Gdzie miałem 600. Dobra, bardzo dobrze na topie. Aczkolwiek kurde, ten przeciwnik Yasuo chyba naprawdę dobrze ogarnia. Bo jest nic, a nic nie może zrobić. Krótko rzecz ujmując, dostaje po prostu po piździe. Varus ulti. Dobra, ogarnęliśmy to jakoś. Chyba mam wrażenie, że to ja to jakoś ogarnąłem. Dobra. Naprawdę, co dzisiaj ludziska nie mogę się wysłowić za bardzo. Jakieś przejęzyczenie mam. A, to był wart, no to ciekawie. Dobra, przejdę się na topa, aczkolwiek ulti nie mam. Niedługo zrespi mi się blue, więc wolę być tutaj blisko. Dobra, jeszcze nie użyję. Dobra, że spojrzę, chyba tutaj na nie mam czego szukać. A tak poasystuję dla zasady. Dobra, tego topa odpuszczałaś, Lee, ja cię rozumiem, chcesz mieć kile, fragi i tak dalej, whatever. Ale no, ale puszuj, ziom. Naprawdę, ja Vi po prostu kocham jako osoba do dżungli. Kocham i ubóstwiam.
Udyr, Xin, Vi, o Jezus. Jarvan, tak, o nim jeszcze nie powiedziałem. Brawo, masz jednego miniona. Ale poszujcie te linie ludziska. No nie, dubla nam gdzie zaleczyli. Bez zajmie to coś mi się wdeje, że będzie dobrze. Naprawdę niedobrze. Moja wina, moja wina. Dobra, mam dubla. Dobra, tu już się będę ścigał, bo za chwilę będziemy AQ. Za chwilę Jarvan podleci. Dobra, 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 chłopie. Ale niestety chłopięci to nie dało trażby w pobliżu. Dobra, mam 2,5K. No! Powiem nieskromnie, mam wrażenie, że karuję tą grę. Raz na jakiś czas mi się uda. Ale cóż, no. Nie zawsze można być zajebistym, tak? Kurde, a szkoda, a szkoda. Dobra, jak to wygląda? Tak to wygląda, że kupuję teraz... że kupuję teraz Black Livera. I na tym się kończy, jeśli chodzi o itemy ofensywne. Może ewentualnie jeszcze Last Whispera, chociaż wątpię, chociaż wątpię. Dobra, może smoka zrobimy. To przydałoby się, żeby ktoś ze mną był, bo... No cóż, jak się we dwójkę, we trójkę na mnie rzucą na biedną Vi, to będzie klopsik. Tam gonią, ale smok, smok. Wow, ledwo, bo ledwo, ledwo, bo ledwo. Ho, ho. Nie! Dobra, no niestety. No niestety. W końcu Jarvan mnie dopadł. Ale zabiją go, najważniejsze, go zabiją. Tak mi się wydaje, tak. Szkoda, że go przynajmniej raz je uderzyłem. Tym bardziej nie zużyłem mojego Q. Bo byłem święcie przekonany, że nic mi się już nie stanie, jestem bezpieczny. No, niestety, niestety tak się nie udało, nie potoczyło. 3-1-8, no, zajebisty statek na supporta. Chłopie, ty lepiej nie próbuj, ty lepiej nie próbuj. Bo jeszcze padniesz i będzie taki finał. No kurde, no nie wiem, może jakoś Lissin i Yasuo to też coś z tym zrobią. No i Thresh oczywiście. Dobra, teraz nami też trzeba popędzić. No, zabij to. Kurde, no musimy puszować, bo jedną wieżę im zniszczyć, oni nam trzy. No to jest lekka przesada. Ja sobie Thresh weźmie tego Reda już. Od Reda wolę Blue. No i oczywiście Vi'ter... O ja, biją się. U Vi'ter jest zajebista pasywka po dwóch. Też jak dla mnie jest genialna. Ta postać jest po prostu zajebista. Kurde, chciałbym się cofnąć. Mógłbym zainicjować walkę, ale nie wiem jakie mamy szanse bez Thresha. Dobra. Dobra.
Nie wiem, po co Yasuo się pchał. Mimo, że byłem na wszystkich liniach, zazwyczaj gangi kończyły się sukcesem. Wow, ale mi tu jadą. Boję się, po prostu się boję. Kurde, ludziska, cofnijcie się. Dobra, nie, ja naprawdę muszę się cofnąć. Skoczę sobie, jak się cofnę po blue oczywiście. Ale nie, oni się nie cofają. No cóż, ktoś by pewnie powiedział, że walczą do końca. Ja bym powiedział, że chyba to jest jakaś próba samobójcza. Czy Yasuo tutaj po blue zmierza? Nie, dobra, to elegancko. Po tym zakupie chyba Omena albo Sunfire'kę, zobaczymy. No i co, nie ma blue. Nie, jest blue. Trash robi plecy. Trash ledwo przeżył. Dobra, trzeba wieżę mi się zniszczyć. A ja myślałem, że będzie blue. Dobra, ja się przejdę na topa, ale na bota. Niech chłopaki z winda się lepiej cofną. Do jungle sobie pójdą. Rajty mają, golemy, wilki, wszystko mają. Dobra, zrobię jeszcze rajd, jak oni nie chcą. Wow, ale naprawdę hasło trzepę naprawdę nieźle, kurde. Dobra, teraz skupię się może na Omenie, żeby nikt mi nie uciekł, jak doskoczę za pomocą multi. Chociaż Omen dużo kosztuje. To też jest problem. To też jest problem. Dobra, to kupiłem. Kupię jeszcze niebieską jedną dla zasady. Bo blue mi się może niedługo skończyć. A powoli zmierzamy do teamfightu. Albo teamfighta, nie wiem jak to odmienić. Kurde, Warda nie mamy na smoku. Trash za chwilę postawi, tam wyjdziemy. No co, nikt się tutaj do mnie nie tepnie, nie? Ale tu za chwilę się będzie coś działo. Mam wrażenie, że na bank zginę. Chyba, że miałbym Omena, tak? To wtedy raczej nie tak prędko. Dobra, to co porobię rajty. Jak tak mamy stać i modlić się nad tym smokiem. Wiadomo, dodatkowy gold dla mnie. Ajajaj, latarnia. Nie zdążyłem, kurde, chciałem zużyć Q, flash, potem trash zrzuciłby latarnię, a i taka dupa. No cóż, no nie wiem, gdzie był mój team przynajmniej. Jak tak stoi przy tym smoku, to mogliście tak jakoś tu postać, tu być blisko, żeby ewentualnie mi pomóc doskoczyć szybko.
Ale nie, bo po co? No i niestety coraz gorsze staty. No wiadomo, statystyki są ważne, ale nie najważniejsze. Nie wiem tak naprawdę, kogo za bardzo fokusować. Lux, Ashe czy Yasuo? Się będę musiał naprawdę zastanowić. Oprócz mnie, tak tanka nie mam nikogo tak naprawdę, gdzie ja jeszcze nie jestem do końca tankiem. No i nie miniona, nie miniona, ziomuś. Dobra, muszę wbijać, bo wszyscy są... Przecież Yasuo jest na topie. A nie mówiłem, że można wbijać? A nie mówiłem, że można wbijać? Oczywiście tam Yasuo mocno puszuje. Kurde, no ktoś musi bić tą wieżę. Wow, co Yasuo wyprawia? Co Yasuo wyprawia? What the fuck? No i co? Nikt się nie cofa? No ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wyrobię. No patrzcie, okej. Genialnie, genialnie. Uhuhu. Dobra, nie miałem czasu, żeby zużyć Q. Za długo się ładuje. Niestety Bloom padnie. Naprawdę, Yasuo przeciwnik fajnie zagrał. Tak, złożę na pewno mena. Ja muszę się zdecydowanie pchać na osobę stojącą z tyłu. Ashe czy tam... nie ma Blue, tak mi się wydaje. Ashe czy tam, nie wiem, Lux. Nie mogę iść na front, bo wtedy może być naprawdę nieciekawie. Dobra, to ja może zatrwę tego bota. No, tu na niebo co załatwiać. Dobra, jedziemy dalej. Chociaż ja bym tą maszkę zdjął. Dobra, może się coś uda. Może się coś uda, jeżeli nie ma tu wardów. Dobra, zmisowała ulti. Tak to by przeżyła. Teraz ja będę puszował bota. Okej, elegancko tam musieli sobie poradzić. Dobra, i lejemy wieżę, póki jest okazja. Teraz ja speed pushuję, oczywiście to nie będzie takie Yasuo. Dobra, już wolę się cofnąć. No chłopaki, sobie nie potrafią poradzić z dwoma osobami, gdzie ich jest trzech. Kurde, Sunfire'ka interesujący przedmiot, ale na pewno nie teraz. Ach, come on. Jakoś mam zaciny w tym ściny w tym sklepie. Dobra, najważniejsze, że mam wieżę nie padła. Nie ma co, musimy czekać na inhibitor. Dobra, ja może kupię już buty.
No, powiem wam, że ciekawy meczek. Zobaczymy, kto wygra. Dobra, zobaczymy, czy jest red. Jeżeli tutaj się nie czają, to już będzie po mnie. Nie ma co się czarować. Nie ma reda. Nie ma wardów, nie ma reda. Proste. Nie ma golemów. Dobra. Ward na smoku nie ma. Dupa, dobra, ale są przynajmniej golemy. Dwa smoki dla nich, dwa smoki dla nas. No ale nie zwardowany Baron, no to już jest wtedy obciach. Trash. A tak bardzo flamiłeś. O, i mają Barona oczywiście. A tak bardzo flamiłeś Varusa. I po mnie! Sami zobaczcie, co się stało, co się stało. Lee Sin w ogóle powinien wykopać przeciwników. Dwa inhibitory nam zniszczą, już jest chyba po grze tak naprawdę. No niestety, czasem bywa i tak, że nawet zajebista jungle nic nie pomoże. Jeżeli przeciwnicy są naprawdę dobrzy. Dobra, GG. Okej, ludziska, więc cóż, to by było na tyle. Mam już komentarz, jeżeli ten odcinek wam się podobał. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!